Dzień dobry. A właściwie, jeśli chodzi o mnie, to dobry wieczór. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Dziś kolejny film w temacie kolejnego modułu w programie DD Detox, program pracy samemu nad sobą. W poprzednim tygodniu przedstawiłam Wam taki wstępny film z modułu, z tematu dlaczego DDA nie kończą swoich spraw, nie kończą rzeczy. A teraz kolejny wstęp do kolejnego modułu. DDA kłamią, nawet gdy nie ma takiej potrzeby. Nawet gdy nie mają powodu. W naszym programie DD Detox, program pracy samemu nad sobą, który rusza od 1 czerwca, każdy z tych tematów zgłębiamy bardzo głęboko. Masło maślane. Poruszamy z każdej strony. Grzebiemy się w danym problemie przynajmniej miesiąc, w różne sposoby. Streamy, filmy, ćwiczenia, rozmowy. A to, co Wy widzicie w tych filmach, które puszczam na publicznym, to jest taki przedsmak, taki wstęp. Po to, żebyście mogli ewentualnie się zastanowić, czy byście przypadkiem nie chcieli z tego programu skorzystać. DDA kłamią, nie mówią prawdy, nawet gdy nie mają ku temu powodu. Dlaczego? Dlaczego tak jest? I czy w ogóle tak jest? No często jest. A dlaczego tak jest? Dlatego, że my pochodzimy z rodzin DDA, DDD, czyli rodzin dysfunkcyjnych, nie tylko rodzin alkoholowych, w których często lepiej było kłamać niż nie kłamać. To znaczy kłamstwo było strategią przetrwania. Należy odróżnić od kłamania instrumentalnego, od kłamania, żeby mieć nad kimś przewagę, czyli takiego kłamania charakterystycznego dla wiązki B, na przykład zaburzenia osobowości. I należy to również odróżnić od kłamania typowego dla mitomanii, które oczywiście też w wiązce B nie raz, nie dwa się zdarza. W wiązce B, czyli mówię o zaburzeniach osobowości dramatyczno-niekonsekwentnych, czyli psychopatia, borderline, histrionizm i narcyzm. To kłamanie u DDA często jest w jakichś pozornie zupełnie niedorzecznych obszarach. Często to się może wydawać komuś w ogóle zabawne, bezsensowne, śmieszne, dziwne, niezrozumiałe. A jest to oczywiście nawykowe. Nawykowe dlatego, że właśnie w rodzinach dysfunkcyjnych, alkoholowych, uzależnieniowych w ogóle, czy w rodzinach, w których była jakaś dysfunkcja, czyli z zachowaniem rodziców było coś nie tak, często kłamanie było strategią przetrwania. To znaczy, my się uczyliśmy na tyle naszych rodziców, dziadków, rodzeństwa, że wiedzieliśmy, co oni chcą usłyszeć, żeby nie zrobić afery, żeby się nie wyładować, żeby się nie zainteresować, tak, bo nawet zainteresowanie z ich strony często było dla nas bardzo problematyczne. I po prostu nauczyliśmy się przedstawiać taką wersję codzienności, rzeczywistości siebie, która ograniczy nasze kłopoty z nimi. To znaczy na przykład kłamaliśmy, że w szkole wszystko dobrze. Dlaczego? Dlatego, że wiedzieliśmy, że jeśli powiemy, że czegoś nie rozumiemy, na przykład z matematyki, to może być problem. Na przykład ojciec będzie chciał z nami to odrabiać i skończy się biciem. Albo skończy się awanturą. Albo skończy się tym, że usłyszymy, że jesteśmy debilami. Że inne dzieci to sobie radzą, a my sobie nie radzimy. U mnie tym czymś były przewroty. Ja mam zaburzenia integracji sensorycznej, ja jestem autystką. Ja się nawet nauczyłam robić przewroty, jak byłam malutkim dzieckiem. Ale kiedyś chciałam pochwalić prababci, to wpadłam na jakąś zabawkę leżącą na dywanie, no jakąś rzecz, nie wiem czy zabawkę wcale. Rodzice mówili, że zabawkę. Ja pamiętam to wydarzenie, ale nie pamiętam, czy to była zabawka. I uszkodziłam sobie kręgosłup. Nie mogłam złapać oddechu. Nie do końca pamiętam już sytuację reanimacji.
I drugą sytuację, kiedy jednak przełamałam ten lęk i jeszcze zaczęłam robić przewroty, no to mieliśmy staw na podwórku. I ja sobie leżałam nad tym stawem i wymyśliłam jako trzylatek, może cztero, że zrobię przewrót do tyłu. I wpadłam do tego stawu, a ja nie umiałam pływać. Rodzice mnie wyciągnęli oczywiście, ale no wiecie, w umysłowości takie małego dziecka potworny lęk się ukształtował. I do tego, jeśli masz poważne zaburzenia błędnika, tak jak ja, bo mam zaburzenia integracji sensorycznej, to przewroty naprawdę nie są niczym prostym i niczym miłym. No a oczywiście w szkole trzeba je było robić i nikt mnie z tego nie zwolni, choćby się waliło i paliło. Jak w szkole każą, to ty musisz po prostu. To ty musisz, bo normalne dzieci muszą. Normalne dzieci to robią i nie mają problemu. No tylko, że normalne dzieci nie miały też tylu zalet, ile ja mam, ale wiecie, to już niekoniecznie było traktowane jako plus, tylko jako norma, tak? Składa się z samych zalet. No i co? I ojciec mnie uczył robić te przewroty, a ja się bałam. Uczył, a ja się bałam, uczył, a ja się bałam. Skończyło się takim pobiciem, że ja byłam cała w sińcach, tu gdzie nie widać. Pobił mnie kapcią z gumową podeszwą. Więc jako właśnie bardzo pewna siebie aspergerka, bez kilku klepek, mi naprawdę brakuje kilku klepek, wiecie, które u innych ludzi wytworzyły pełne syndromy DDA, a u mnie nie. Dlatego, że ja się nigdy nie utożsamiłam z tym, co rodzice o mnie mówili, tylko też uważałam, że są nienormalni. No więc pokazywałam wszystkim te siniaki. Pokazałam dzieciom w klasie, pokazałam nauczycielom, pokazałam przyjaciołom moich rodziców na imprezie u tych przyjaciół. I nie otrzymałam żadnego wsparcia. A moi rodzice żadnej krytyki. Tylko się dowiedziałam od wszystkich i wszędzie, że widocznie zasłużyłam. Znaczy, no dzieci oczywiście w szkole uznały, że mam nienormalnych rodziców, ale no to już uznały wcześniej. I co mi potem? Drugie dziecko mi żadnej pomocy nie udzieli, prawda? Natomiast tak, dorośli nie udzielili, a wręcz jeszcze udzielili jakiegoś idiotycznego wsparcia, poparcia moim rodzicom. No więc co ja uznałam? Że nie ma starym co mówić, że mam jakiś problem. Bo jeśli mnie coś na WF-ie przerasta, to będzie powtórka z tych przewrotów. Moja matka w końcu zmądrzała i zaczęła mi załatwiać zwolnienia z WF-u. A w domu po prostu musiałam za to robić gimnastykę korekcyjną i to było ok. No ale zanim ona postawiła się ojcu, to sama musiała się trochę długo zastanowić. Więc nie mówiłam już, że jest ten problem. Rodzice często są niekonsekwentni. W rodzinach dysfunkcyjnych są niekonsekwentni, więc raz ci pomogą, a raz nie. I kiedy miałam problemy z jakimiś dzieciakami, że mnie gnębiły, to czasem mi rodzice pomogli, a czasem mówili, że widocznie sobie na to zasłużyłam. No więc w którymś momencie też na pytania jak w szkole odpytałam, że dobrze. I potem matka, zdziwiona, wracała w 7, 8 klasie, się dowiadywała, że ja mniej więcej 4-5 godzin w tygodniu jestem za drzwiami albo u dyrektora. Ja miałam bardzo fajnego dyrektora i on mnie brał w ogóle tak naprawdę na ratunek, a nie na karę. No ale niemniej byłam u dyrektora za swoje zachowania. A w liceum matka się dowiadywała na koniec roku, że jest w ogóle tragedia ze mną. Ale ja nie bardzo chciałam mówić o tych problemach. No bo wiecie, jeśli ja mam mieć po tego powodu dodatkowe problemy w domu, to ja już wolę sobie swoje zasoby poradzić na radzenie sobie tylko z tym problemem, a nie jeszcze z rodzicami. Ja tego nie przyniosłam na innych ludzi. Wręcz przeciwnie. Ja miałam zawsze ogromny problem z tym, że ja niepotrzebnie mówiłam ludziom za dużo i zbyt szczerze. I przez to sobie robiłam kłopoty. Ale też zawsze matka mi powtarzała, że trzymała gębę na kłódkę, bo mówieniem prawdy się narażam różnym ludziom. No i taki nawyk, tak jak ja, wyniosłam zachowywania pewnych spraw dla siebie
przed rodzicami normalny DDA wynosi i przekłada również na inne relacje. U mnie ze względu na zespół Aspergera prawdopodobnie to się nie stało. Albo właśnie na jakiś brak klepki od kształtowania typowych zaburzeń. Natomiast u większości ludzi to się przenosi w ogóle na świat. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. To jest jedno. Nie mów prawdy, bo kogoś urazisz. Nie mów prawdy, bo kogoś zdenerwujesz. I teraz tak. Możemy nie mówić prawdy faktycznie po to, żeby ukryć to, co się dzieje w domu, bo to też jest wstyd. Ja, kiedy zostałam pobita przez mojego ojca, zostałam pobita kilka razy, za każdym razem jednak o tym trąbiłam. Tam, gdzie widziałam, że ma sens, no bo zobaczyłam, że to nauczyciel nie ma sensu, to przyjaciół moich rodziców nie ma sensu, ale inne dzieciaki wiedziały, co ja mam w domu. I takie wsparcie, jak mogły, mi udzielały. Taki front przeciwko mojej matce, jaki mogły, trzymały ze mną. Większość ludzi nie chce, żeby o tych chorych rzeczach, które się dzieją u nich w domu, inni wiedzieli. Ja akurat chciałam, bo ja uważałam, że ja nie mam się czego wstydzić, tylko moi rodzice. Natomiast ta zaburzona, nadmierna lojalność w rodzinach dysfunkcyjnych, no jest typowa i inni nie chcą. Więc na przykład nie chce się, żeby inne dzieci wiedziały, że rodzice piją. Nie chce się, żeby inne dzieci wiedziały, że rodzic się zachowuje jak świr. I to się ukrywa. Nie chce się, żeby ten straszny mops się dowiedział o tym, że w rodzinie są jakieś problemy, bo przyjdzie i nas zapierze do domu dziecka. I dzisiaj to już są przegięcia. Zgadzam się. Natomiast w czasach, kiedy my byliśmy dziećmi, tych przegięć nie było z zabieraniem dzieci. A mimo wszystko rodzice bardzo patologicznie nie potrafili dzieci domem dziecka straszyć. Pilnowały, żeby nie wynosić tego, co się dzieje w domu. Więc też uczyły się kłamać na zewnątrz, wobec innych, o tym, co jest w środku. Czyli tak, kłamały do środka, do domu, że z ich życiem na zewnątrz jest ok, i kłamały na zewnątrz, że w środku jest ok. Podczas gdy nigdzie nie było ok, taka prawda. I wyrosły w przekonaniu, że muszą mieć kontrolę nad informacją na swój temat. Że komfort ich życia zależy od sterowania informacją na swój temat. I tak, poznajemy różnych ludzi i wiemy, czego oni oczekują. Im bardziej są nienormalni, tym bardziej mają nienormalne wymagania. Ale nawet jeśli są normalni, to i tak sobie tworzymy jakiś ich obraz. To nie jest tak, że łatwo jest poznać drugiego człowieka. Chyba właśnie, że on jest jakoś bardzo sztampowo zaburzony, wtedy jest dość łatwo. Ale zdrowego, normalnego człowieka nie jest łatwo poznać. I częściej opieramy się o swoje wyobrażenia na temat tego, co ten człowiek może myśleć i uważać, niż o prawdę o nim. I mając właśnie nawyk z rodziny dysfunkcyjnej, że trzeba kłamać na zewnątrz i do środka, każdej kolejnej osobie kłamiemy, że jesteśmy tacy, jakiego ona naszym zdaniem by oczekiwała. Nasze życie jest takie, jakiego ona naszym zdaniem by oczekiwała. No dlaczego? Dlatego, że DDA, DDD nie chcą sprawić przykrości, bo sobie nie radzą w ogóle z tym, że komuś będzie przykro, dlatego, że to wyzwala, to uruchamia całe ścieżki. Całe ścieżki skojarzeń, całe ścieżki neuronalne, a cudza przykrość. W naszych domach była wyolbrzymiona. Mogła się skończyć wszystkim. Więc jest w ogóle niebezpieczna dla nas i dla drugiej osoby. Sami, jako osoby nadwrażliwe, a nadwrażliwość interpersonalna
UTTA jest po prostu parametrem obowiązkowo krytycznie wysokim. Więc też wiemy, jak my przeżywamy każde krzywe spojrzenie na nas i nie chcemy tego serwować nikomu innemu, bo nam się wydaje, że świat się wali, kiedy nie jest miło. To jest dramat budowania szklanej ściany, szklanej bańki w ogóle wokół nas. Nie jesteśmy szczerzy. Nawet ze sobą. Dlatego, że szczerość ze sobą wydaje nam się no nieprzyjemna, niebezpieczna. DDA niezwykle często również mają w ogóle zaniżoną samoocenę. I zauważyły też, że to jakie są, nie spełnia oczekiwań bliskich, więc jest bezwartościowe. No więc tak, nie są sobą. Drugiej osobie bliskiej też się nie przyjrzą, tylko będą opierać się na swoich wyobrażeniach o tym, kim ona jest i czego oczekuje. I będą siebie przedstawiać w oparciu o to, co im się wydaje, że ta druga osoba chce zobaczyć. Zobaczcie, jaka to jest dramatyczna samotność. Najgorzej. Człowiek, który nie jest sobą, mówi do obrazu drugiego człowieka, a nie do drugiego człowieka. Wiecie, każde kłamstwo, każdą iluzję trzeba nieustająco dobudowywać. Trzeba trzymać, żeby ta konstrukcja fałszywa się nie rozsypała jak domek z kart. Ciągnie się kłamstwo za kłamstwem i kłamstwem naprawia. I są to tak głupie na przykład kłamstwa, jak to, że ktoś skończył studia, a tak naprawdę ich nie skończył, tylko zaczął, ale zapomniał ci powiedzieć. Nie zapomniał ci powiedzieć, stresował się powiedzieć, bo to by się wydawało oczywiste, że on na przykład te studia skończył. Albo jesz coś, czego w ogóle nie znosisz, to jest okropne w smaku dla ciebie, nie znosisz tej potrawy, ale nie chciałeś sprawić przykrości twojemu nowemu partnerowi, partnerce, powiedziałeś, że to lubisz, zjadłeś, ciężko ci było przełknąć, a ona sobie myśli, że skoro tak zjadłeś ładnie, to znaczy, że to lubisz, więc ci to robi znowu. A ty znowu to zjadasz, niezadowolony. No bo co, teraz masz powiedzieć, że ty jednak tego nie lubisz i wcześniej kłamałeś? Idiotyczna sytuacja, nie? Więc jesz znowu. No i masz tak mieć nadzieję, że trzeci raz tego nie ugotuje, a ona to ugotuje. Oczywiście, że to ugotuje, no bo wygląda na to, że to lubisz. Możesz nie przyznać się, że nie znosisz spędzać czasu ze swoją rodziną. Możesz się sam nawet przed sobą do tego nie przyznać. Ona będzie chciała, żebyś przedstawił ją swojej rodzinie, czy odwrotnie. A ty nie chcąc się przyznawać, że wy się wzajemnie wszyscy nienawidzicie, to zrobisz. I będziecie tak jeździć co któryś weekend na obiadki, których nie znosisz. Nie znosicie i ty będziesz coraz bardziej nerwowy. Nerwowa. A twój partner, partnerka nie będzie wiedziała dlaczego. Aż w końcu któregoś dnia wybuchniesz, powiesz, że nienawidzisz tej potrawy i nienawidzisz swoich starych i nie chcesz tam jeździć. Ona, czy on wtedy zwróci ci? Już nawet nie wiem, czy kłamstwo. Tylko to, że jesteś w ogóle osobą niezrównoważoną. Więc ty nie chcesz oczywiście pokazać się jako osoba niezrównoważona. Zresztą z każdej rzeczy z czasem trudniej jest się wycofać. Głupie jest powiedzieć, że jednak się jej nie chciało, nie? I się w to brnie i brnie i brnie. I czasami to już się nawet nie wie, czy się kłamie, czy nie. Bo człowiek się bardzo przyzwyczaja do swoich różnych rutyn. I może się zorientować głęboko gdzieś w drugiej połowie życia, że zmarnował sobie życie na udawanie, że pasuje mu coś, co mu nie pasuje. I dlatego zapraszam na DD Detox, program pracy samemu nad sobą. Udział w detoksie, który jeśli ludzie ogarną płatności, a zacznie się od początku czerwca, jeśli nie, to od początku lipca, można nabyć w ten sposób. Pod filmem jest przycisk wspieraj. Klikasz wspieraj, wybierasz poziom
3999 DD Detox, program pracy samemu nad sobą. Oraz dołączasz się do grupy, która jest podlinkowana tutaj pod filmem i tu na końcu filmu. I YouTube będzie Ci ściągał co miesiąc płatność 40 zł za każdy miesiąc detoksu. A dostając się do grupy, Ty piszesz, tak, zaznaczasz odpowiedź, że wspierasz ten detoks. Bo tam jest pytanie, czy go wspierasz. Tylko wiesz, ja widzę, czy ty go wspierasz, czy nie, bo to jest mój kanał i już 10 osób mi napisało, że tak, wspiera kanał, ale go nie wspiera. Nie, słuchajcie, dla mnie to jest jakaś kuriozalna sytuacja, w której ja nie wiem, jak się zachować i nie wiem, jak mam to rozumieć. Więc tak, do detoksu dostajesz się przez linka i przez wspieranie kanału. Jeśli jest jakiś problem, to napisz do fundacji, tak? Jak to zrobić? Że nie obczajesz, że nie rozumiesz, że nie wiesz, że masz inny nick na YouTubie niż na Facebooku, albo napisz do mnie prywatnie. Jakoś to tam pokierujemy. Ja rozumiem, że technikalia nie są przyjemne. Natomiast no właśnie, no od tego uzależniam, bo jeśli 2-3 osoby będą płaciły, no to ja po prostu nie będę prowadziła grupę, do której wali setki osób. No nie rozumiem, co się dzieje. Także będę czekała spokojnie na to wspieranie, aż je uruchomicie. I albo to będzie od początku czerwca, albo od początku lipca. A tymczasem dziękuję bardzo. Do widzenia.